Oslo, strzelanina w popularnym klubie dla gejów. Są ofiary strzelanina w nocnym klubie w Oslo. Dwie osoby nie żyją. Dwie osoby zostały zabite, a kilka ciężko rannych w strzelaninie w sobotę rano w klubie nocnym w stolicy Norwegii. Wkrótce po ataku policja aresztowała podejrzanego. We wczesnych godzinach porannych w sobotę w stolicy Norwegii Oslo doszło do strzelaniny, w wyniku której dwie osoby zginęły, a kilka odniosło ciężkie obrażenia, poinformowała agencja Reutersa, cytując komunikat norweskiej policji. Do ataku na klub dla osób o orientacji homoseksualnej doszło około godziny 1:02:15 w sobotę rano. W wyniku strzelaniny dwie osoby zginęły, a około 10 zostało rannych. Trzy osoby zostały poważnie ranne, poinformowała policja na miejscu zdarzenia. Atak w Oslo. Sprawca aresztowany naoczny świadek twierdzi, że mężczyzna wyjął z torby pistolet i zaczął strzelać. Wkrótce po ataku policja aresztowała podejrzanego. Publiczny nadawca NRK i inne lokalne media podały, że strzelanina miała miejsce w London Pub, popularnym barze dla gejów i klubie nocnym w centrum miasta. Nie było jasne, co było motywem ataku. W sobotę w Oslo odbędzie się coroczna parada osób LGBT. Szpital Uniwersytecki w Oslo ogłosił, że po strzelaninie został postawiony w stan gotowości.